Witam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz, kolejny wieczór, który chcemy króciutko, jeszcze idąc od ogółu do szczegółu, zająć się kolejnymi aspektami, które mają nam później pomóc się skoncentrować na Triduum Paschy, na najważniejszych wydarzeniach. Wczoraj rozmawialiśmy o roku liturgicznym, o miejscowieniu tego szczytu roku liturgicznego, którym jest Triduum Paschy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze poszli bardziej szeroko. Opowiadałem wczoraj, że chciałbym, żebyśmy dotknęli trochę tematu katechumenatu. Kiedy Sobór Watykański II zaproponował odnowę Kościoła, to wszystko się rozpoczęło od nowej liturgii i nie zdążył Sobór jakby w trakcie wydać dokumentu, który dotyczyłby tak zwanego przygotowania chrześcijańskich dorosłych osób do chrztu. Jako owoc Soboru, zalecenia Soboru, te dokumenty się pojawiły parę lat później. Obrzędu chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Ordo Initiationis Christiane Adultorum, tak się nazywają. To pokazuje, że rzeczywiście ta świadomość paschalna, świadomość naszych korzeni w Jezusie, w tej tajemnicy przejścia jest kluczowa. Kiedy w pierwotnym kościele przygotowywano dorosłych do chrztu, to przygotowanie trwało długo. Po ewangelizacji, tym pierwszym etapie kontaktu, można powiedzieć ze Słowem Bożym, z tajemnicą Jezusa, pierwszą wiedzą, którą się zdobywało na ten temat. Ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, chcieli się też nauczyć nie tylko w Niego wierzyć, ale też wiedzieć o Nim więcej. Żeby nie tylko wierzyć w Jezusa, ale uwierzyć Jezusowi, czyli Go poznać. I wejść w taki sposób myślenia, gdzie byliby jakby drugim Chrystusem. Tak się nauczyć Jego sposobu myślenia, żeby Jego myśli i nasze myśli były takie same, żeby Jego słowa, Jego czyny były także nasze, żeby nasze odzwierciedlały Jego styl życia. Ten czas katechumenatu, przygotowania po decyzji wiary trwał dość długo, czasami trwało 2-3 lata. Potem z czasem to się stał troszeczkę krótszy czas, to wiązało się z zmianą kontekstu. Ale w tym pierwotnym kościele, kiedy kontekst był pogański, chrześcijaństwo dopiero wzrastało, ten katechumenat bronił przed nadmiarem ludzi, którzy zbyt łatwo, zbyt prosto chcieliby podchodzić do tej tajemnicy, najważniejszej tajemnicy naszego życia. Kiedy katechumeni przygotowywali się i w końcu podejmowano decyzję, ktoś, kto im towarzyszył w drodze, dzisiaj taką rolę spełnia ojciec, matka chrzestna, kiedyś to był katechista, który im pomagał odkrywać Pana Jezusa, wydawał o nim pozytywną opinię. Takiego człowieka przygotowanego już do chrztu na początku Wielkiego Postu wpisywano do grona kandydatów. Był taki obrzęd, który pozwalał jakby już w sposób formalny rozpocząć to bezpośrednie przygotowanie. Cały okres Wielkiego Postu był jakby jedne wielkie rekolekcje dla katechumena. To był taki czas, który nazywam czasem oczyszczenia i oświecenia. Towarzyszyły mu różnego rodzaju obrzędy, aż do tych najważniejszych chwil w Wielkim Tygodniu, kiedy tak naprawdę tutaj katechumeni uczyli się najważniejszych rzeczy, także uczyli się na pamięć wyznania wiary, bo wcześniej dyscyplina arkanii zastrzeżona nie pozwalała do tego, żeby tak prosto szafować tym tekstem, dlatego to wtajemniczenie, inicjacja wiązała się też w tym już niejako bezpośrednim przygotowaniu, także z opanowaniem na pamięć tego tekstu, który był najbardziej formą skróconą, ale też można powiedzieć najpełniejszą, wspólną dla chrześcijan formą wyrażenia najważniejszych tajemnic i prawd wiary. Ten Wielki Post, który my przeżywamy, on dokładnie jest w tym samym duchu. Właściwie cały Wielki Post, całe Triduum Paschalne to jest jakby powrót do pierwszych wieków Kościoła, cała odnowa Soboru Watykańskiego II dotycząca Triduum Paschalnego, to co się wydarzyło w tych obrzędach później, ona sięga do tych wczesnych wieków. Te trzy tematy Wielkiego Postu nam towarzyszą od początku. Ten pierwszy to właśnie przygotowanie do odnowienia przymierza chrztu. Często przez nas niezauważany, dlatego że bardziej w Polsce koncentrujemy się zazwyczaj na tym wymiarze pasyjnym nas. Bardziej droga krzyżowa, gorzkie żale, cierpienie Jezusa, to nasze uczucia porusza, to jakoś wydaje się jest nam w naszej naturze bliskie. Lubimy się troszeczkę tak pochłostać, trochę sobie dosadzić mocno, to też stąd całe te dobre postanowienia Wielkiego Postu. Więc to jest pierwszy temat. Odnowa przymierza chrztu.
Drugim tematem jest czas nawrócenia i pokuty. To jest rzeczywiście post, modlitwa, jałmużna są tymi narzędziami, które mają nam pomóc skoncentrować się na tym, co jest właściwe. W tym roku koronawirus ogołocił nas bardzo wielu, można powiedzieć, takich gadżetów, które są zbędne. My dzisiaj w tym takim ogołoceniu bardziej chyba jesteśmy w stanie właśnie skupić się na tym, co jest ważne. Post, czyli zrezygnowanie z czegoś, oddanie czegoś po to, żeby zyskać czas, zyskać być może pieniądze, po to, żeby się nimi dzielić. Stąd jałmużna jako bardziej dobre uczynki niż litowanie się nad kimkolwiek. To aktywny sposób sprawowania pokuty. Nie tylko zabranianie sobie czegoś, ale też pozytywna właśnie pomoc bliźniemu. To wszystko z modlitwą ma nam pomóc przygotować serce na świętowanie. W tym pierwotnym kościele, w samym już tytule Paschy, katechumeni byli zaproszeni do takich dwóch szczególnych obrzędów. Chcę im dzisiaj powiedzieć dlatego, że z racji z tego, że w naszych parafiach nie ma grup katechumenalnych, one powolutku w różnych miejscach w Polsce już powstają, ale są to zazwyczaj grupy ponadparafialne i to ta droga przygotowania, która jest wyznaczona przez dłuższy czas, nagromadzi wtedy w takim wymiarze spotkania tych, którzy się bezpośrednio do chrztu przygotowują. I wtedy Wielką Sobotę w ciągu dnia jest taki czas, kiedy są dane dwa takie wydarzenia. Jedno się nazywa obrzęd wyznania wiary i Fata, drugi celebracja o imieniu chrześcijańskim. Obrzęd Effata, wyznanie wiary, on nawiązuje do tekstu biblijnego, kiedy Jezus przeszedł w okolice Tyru, przez Sydon przeszedł nad Jezioro Galilejskie, przyprowadzono do niego głuchoniemego. I ten go prosił, żeby Jezus otworzył mu uszy, żeby mógł zacząć mówić. Jezus wziął go na bok, jak pisze ewangelista Mateusz, włożył mu palce w uszy, a silną dotknął języka i powiedział Effata, to znaczy otwórz się. Jest ciekawe i charakterystyczne, że ten głuchoniemy zaraz mógł prawidłowo mówić, że ten proces, można powiedzieć, prawidłowego mówienia był mu dany w jednym momencie. Człowiek, który nie słyszy, uczy się z mowy ust i zazwyczaj jego dykcja, jego sposób wypowiadania bardzo szybko odreagujemy się, że to jest uczone w taki sposób, że nie słysząc siebie nie potrafi często prawidłowo taki człowiek mówić. Ten człowiek zaraz prawidłowo mógł mówić. I stąd ten obrzęd pokazuje, że ten cały proces, którym katechumeni mieli za sobą, czy mają za sobą, właściwie umożliwia im wejście w ten temat wyznania wiary. I ten obrzęd wygląda w ten sposób, że kiedy podczas jednej z celebracji, to może być liturgia w ciągu dnia, czyta się czytanie, które jest związane właśnie z tym fragmentem i z tym wydarzeniem, które mówi o uzdrowieniu, o mocy wyzwolenia w Jezusie, zawsze się nawiązuje do tej Ewangelii. I później, kiedy są śpiewane śpiewy ewangelizacyjne, pieśni, piosenki, które mają taki charakter wzywający do głoszenia wiary, katechumeni podchodzą do celebrującego ten obrzęd kapłana, i on kreśli znak krzyża najpierw na ich uszach, potem na usta, wypowiadając słowa Effata, to znaczy otwórz się, abyś na cześć i chwałę Boga głosił Ewangelię, wyznawał Ewangelię, którą ci głoszono. Wyznawał wiarę, którą ci głoszono. Symbolicznie w ten sposób jakby podsumowujemy ten cały okres katechumenatu, ten proces wchodzenia w tajemnicę prawd dotyczących Jezusa i Kościoła. Po tym obrzędzie następuje modlitwa. Kapłan modli się słowami: Boże nasz Ojcze, nasi wybrani poznali zamiary Twojej miłości i tajemnice życia Jezusa Chrystusa. Spraw, aby ustami wyznawali to, w co wierzą i z całego serca i w całym życiu wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I w tym momencie katechumeni wyznają wiarę. Dla tych, którzy przygotowywali się do chrztu, to jest pierwsze właściwie oficjalne wyznanie wiary w ich życiu. Dla nas, kiedy my odnawiamy przymierze chrztu, to wyznanie wiary dokonuje się podczas Wigilii Paschalnej, kiedy w tym dialogu wyrzekamy się złego, wyznajemy naszą wiarę w Jezusa w tej części liturgii, która dotyczy
obrzędów przymierza, chrztu, ale o tym będę mówił jeszcze w sobotę. Druga celebracja, która wtedy jest proponowana, właściwie nie proponowana, w której biorą udział katechumeni, to jest celebracja o imieniu chrześcijańskim. My często nadajemy imię, bo nam się podoba. Czasami z imion, które się pokazują, możemy rozpoznać, jaki serial leciał w danym okresie, że to są popularne imiona. Mamy różne motywy, dla których nadajemy dziecku imię. W kościele pierwotnym i w tamtym czasie starożytności te imiona nie były tak przypadkowo nadawane. One często były związane albo z jakąś misją, albo z, no, z wyjątkowym miejscem w społeczności, gdzie dany człowiek się rodził, albo z jakimś wydarzeniem szalenie ważnym. Taki jeden z przykładów, który mi się w głowie, że tak powiem, usadowił mocno i zapamiętał. Święty Augustyn, zanim został biskupem, prowadził dość ciekawe i kolorowe życie. Między innymi miał też syna. I temu synowi nadał imię Adeodat. Tak po prostu, Adeodat. Niewiele by dla nas mówi to imię, natomiast kiedy uświadomimy sobie, że to imię brzmi Adeodat, od niej dany, to pokazuje, że musiał bardzo tę kobietę kochać. Czyli to imię nie było przypadkowo nadane. Adeodat, Adeodat. W ten sposób chociaż. To wszystko wiąże się z tym, że my sobie chcemy uświadomić i przypomnieć, że wszyscy uczniowie Chrystusa noszą wspólne nam imię, powiemy bardziej nawet wspólne nazwisko rodowe. Dlatego, że kiedy pytamy, co to znaczy chrześcijanin, skąd się wziął, to najczęściej pierwsza nasza myśl w Polsce, no chrześcijanin chrzest, bo został ochrzczony. Czyli bardziej idziemy w kierunku funkcji. A tak naprawdę to słowo chrzest, to jest baptizma, greckie słowo. Trudno ze słowo baptizma wyprowadzić chrześcijanin. Natomiast słowa Christos, Christianus, człowiek Chrystusowy, wydaje się czymś oczywistym. Christianie, chrześcijanie jako ludzie Chrystusowi. Ci właśnie, którzy są zanurzeni w śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. I stąd przy chrzcie imię, które nam się nadaje, tak naprawdę powinno mieć jakieś odniesienie do kogoś, kto staje się dla nas wzorcem. Do jakiegoś świętego, kogoś, kto w swoim życiu jakoś uobecnił Jezusa na tyle wyraźnie, że został zapamiętany jako człowiek, którego nazywamy świętym, błogosławionym, sługą Bożym. Kiedy przygotowują się katechumeni do tego wydarzenia, mają za zadanie poznać znaczenie swojego imienia. Mają także za zadanie poznać hagiografię, życiorys swojego świętego patrona. Często jest też tak w grupach deuterokatechumenalnych czy neokatechumenalnych, które dzisiaj prowadzą w takiej drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej ludzi już ochrzczonych, że wtedy robi się spotkanie w grupie i wtedy można jakby to swoje imię wyrazić jako swój program życia, skorzystać ze swojego imienia właśnie z takim świadomym przyjęciem pewnego programu życia. I proponuje się, żeby na przykład swoje imię wypisać po literze w pionie, poszczególne literki i od każdej litery wyprowadzić jakąś wartość. Coś, co ma dla naszego życia znaczenie. Coś, co będzie pewnego rodzaju formą i celem postawy, którą chcemy w życiu spełnić. Można to zrobić w takiej formule. Można zrobić taką siatkę jak krzyżówka i to litera nie musi być pierwsza, może być w środku. Bardziej chodzi o to, żeby jakby nazwać w sobie, co z moim imieniem się łączy. Ja nie lubiłem swojego imienia. Do momentu, kiedy po raz pierwszy byłem na Triduum Paschalnym, gdzie mnie sprowokowano tego, żebym się nad tym zastanowił, to jakoś to Ryszard mi nie pasowało. Nikt mi nie potrafił powiedzieć, czy mam tak na imię, nikt tak w okolicy nie miał. Ale jak poznałem, że Rich, Hart, twardy, mądry, zwycięski, królewski, biorą, to nie jest źle. I to mi po prostu pomogło jakby zaakceptować imię, ale coś znacznie ważniejszego. Ja wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście w moim życiu Pan Bóg złożył pewne dary. I to sobie po prostu ponapisywałem. Podobnie patron, którego życiorys poznałem, to był trzech biskupów angielskich, więc zaraz jakoś, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle pójdę do seminarium, że będę księdzem, ale jednak gdzieś to było takie, że no, to był ktoś, kto jednak stawał jako cel, jako pasterz na czele ludu i to mi się bardzo spodobało. Sama celebracja, to najczęściej w nieszporach się modlimy teraz, to może być osobne nabożeństwo, nie jest to jakby powiedziane wprost, jak to musi być. Natomiast sama ta celebracja polega na tym,
że po responsorium, czyli po odpowiedzi na Słowo Boże przeczytanej w Nieszporach, przed hymnem Magnifikat, katechumeni wypowiadają takie zdanie: ja, swoje imię, i później dziękuję za, czyli na przykład ja, Ryszard, dziękuję za to, że uczyniłeś mnie zwycięskim, panującym, że dałeś bogaty dar w moje życie. Chociażby coś takiego. I jak wszyscy już wypowiedzą, podziękują za dar swojego imienia, z tym dziękowaniem właśnie w poznanym znaczeniu tego imienia i programie życia, śpiewa się Magnifikat. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Właśnie gdzieś z taką świadomością, że nieprzypadkowi jesteśmy. I później, kiedy po prośbach, po Magnifikat kończą się te prośby, to znowuż jesteśmy, katechumeni są zaproszeni, żeby wypowiedzieć, nawiązując do swojego patrona, takie zdanie: święty Ryszardzie, który byłeś dobrym pasterzem dla swojego ludu, ciebie prosimy, módl się za nami. Taką to formułę przyjmuję. Powoli kończąc, wczoraj mówiliśmy o roku liturgicznym i o umiejscowieniu tego Triduum Paschi i Wielkiego Tygodnia jako czegoś, co jest najważniejsze, szczytowym czasem roku. Dzisiaj trochę kontekst katechumenalny i do czego jesteśmy jakby zaproszeni tutaj. Chciałbym, żebyśmy może w tych dniach skorzystali, może poznali znaczenie swojego imienia. Kiedyś kilka takich książek się wykładało, żeby ludzie mieli czas. Dzisiaj w internecie wróci wuje Google, ciotka Wikipedia i te całe okolice. Więc zachęcam, żeby poznać znaczenie swojego imienia, ale także poznać życiorys swojego świętego, jeśli go jeszcze go nie zna. Jutro chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad wymiarem postu, pokazując jakby te dwa wymiary, post ascetyczny i post liturgiczny, a później już od środy ogólne wprowadzenie Triduum Paschy i potem poszczególne dni Triduum, tajemnice dni i tych wydarzeń liturgicznych. Dziękuję.